Zatem teraz wejdziemy na tą stronę. Ta strona to jest Quizlet i ja napiszę, podam Wam link do tej strony, gdzie jest właśnie takie bardzo fajne ćwiczenie, które utrwala nam zdobyte wiadomości poznane dzisiaj. Wytłumaczę, jak można właśnie z nim pracować. W jaki sposób my sobie utrwalimy to, o czym mówiłam właśnie, o tych wiadomościach, które były w Waszym podręczniku. Zatem przypatrzcie się, myślę, że nie zasłaniam. Ja chcę się odsunąć, żeby tu nie zasłaniać. I na przykład, widzicie, macie tu temat, patrzcie się jak mi myszka. Społeczeństwo w czasach pierwszych piastów. I tu macie z boku taki pasek, gdzie pisze ucz się. I są fiszki. Co to są fiszki? To są takie właśnie najważniejsze terminy, które są związane z danym tematem. Później jest ucz się, można to różnie właśnie się uczyć. I zaraz Wam to pokażę. Można pisać, można ćwiczyć jeszcze w inny sposób i jeszcze jest test, ale jeszcze nawet jest dopasowania, które są bardzo fajne, bo to na różne sposoby ćwiczymy, zapamiętujemy, a wiecie dobrze, że efektem jest naszej pracy, efektem to jest to, jak więcej ćwiczymy w różny sposób. I tu jest na przykład najważniejsze grody, o których była mowa. I teraz patrzcie, klikacie, akurat to jest 14 tutaj takich fiszek, najważniejsze grody. Klikacie w to i jakie wyszło? Gniezno, Poznań, Ostrów Lednicki. Właśnie te trzy grody, o których ja mówiłam Wam, które macie w podręczniku. Następnie, chcecie następną fiszkę, to tutaj musicie na tą strzałkę dać. I na przykład, co to jest ten przywilej, o którym ja nie mówiłam, ale właśnie były te przywileje. To nieraz jest to w naszych teraz tutaj współczesnych czasach. Też mowa jest o przywilejach. Niektóre osoby albo grupy mają pewne przywileje. I na przykład, co to jest? To są specjalne uprawnienia na dane grupie osób. Dalej, co to jest kolonizacja? Bardzo ważne słowo. Kolonizacja to jest zakładanie nowych wsi i miast. Kolonizacja. Zakładanie nowych wsi i miast. Tego nie musicie akurat umieć, ale żeby wiedzieć o tym, co to jest. Co to jest sobór w tamtym czasie? To jest zjazd dostojników kościelnych, któremu przewodniczy papież. Nie musicie tego wiedzieć, ale to tak. Pańszczyzna. Co to jest ta pańszczyzna? Bardzo ważna. Ona jest związana z chłopami. I co to jest? To jest właśnie przymusowa praca w polu, usługa świadczona przez chłopa na rzecz właściciela gruntu. Na rzecz właściciela gruntu, bo mówiłam Wam, że chłop nie był właścicielem dużych gruntów. To ktoś inny był właścicielem, ale niestety chłopi musieli pracować na tym polu, bo taki pan nie pracował na swoim polu. Stawał się takim, można powiedzieć, niewolnikiem pana. Wojowie, o tym była mowa. Co to są wojowie? Że ich zadaniem była obrona kraju i udział w wyprawach wojennych organizowanych przez panującego. Co to są? Kim są kupcy? Mówiłam o tej grupie społecznej, czyli tu sobie odwracacie. Mieszkali na Podgrodziu, no to właśnie tam jest to miejsce, o którym ja Wam mówiłam. Zajmowali się handlem, kupcy kupowali, sprzedawali, czyli handlowali. Co? Kim są chłopi? Czyli ta najniższa grupa społeczna, chłopi, to mieszkali w pobliżu grodu, zajmowali się uprawą ziemi i hodowlą zwierząt. Byli najliczniejszą grupą. Proszę sobie to zobaczyć, że najliczniejszą grupą w społeczeństwie dawnym to byli chłopi. W obecnych czasach nie. W obecnych czasach już tego nie ma. Jeszcze przed wojną było dużo właśnie rolników. Przed II wojną światową bardzo dużo było rolników, ale teraz już nie. W czasach piastów chłopi byli również najliczniejszą grupą. Kim są rzemieślnicy? Odwrócić. Wytwarzali naczynia, odzież, broń, mieszkali na Podgrodziu. Dalej, kim był książę? Odwracamy. Stał na czele państwa, właściciel całej ziemi, ustanowił prawa, główny sędzia i wódz. A tu nawet macie wódz. Tutaj nawet macie pytania tutaj w tym teście, którym pan Janusz Wam wysłał. I tutaj macie, jakie obowiązki mieli mieszkańcy, właśnie czym zajmowali się,
w jakich miejscach. Tu są nawet odpowiedzi. Macie odpowiedzi na te niektóre pytania. Dalej, ludność służebna. Gdzie ona była? No to jest wytwarzająca konkretne towary na dwór królewski. Następne pytanie. Jakie są właśnie obowiązki ludności? Tutaj macie na tej karcie. Przestrzeganie prawa, posłuszeństwo, płacenie dani, świadczenie usług, goszczenie władcy i jego orszaku, naprawa umocnień, służba. Tu jest uwaga, bo tu są czasami błędy, bo to ktoś pisał i nie zwrócił na to uwagę. Jest służba wartownicza ma być, nie służna, tylko służba wartownicza. Trzeba na to też zwrócić. Co to jest ta osada służebna? Mówiłam wam o tym też. To jest właśnie osada, której mieszkańcy byli zobowiązani do określonych świadczeń i prac na rzecz księcia lub pobliskiego grodu. Następnie, co to jest drużyna wojów? Drużyna wojów, siła zbrojna, ochraniali państwo, stali na straży prawa. To jest tak jak dzisiaj wojsko, armia, nie? Armia polska, wojsko. To w ten czas to była drużyna wojów. I tu już macie 14 skończonych i na przykład wyskakuje wam dobra robota, uczyłeś się właściwie. Ale tu na przykład macie inny sposób, to samo, tylko w inny sposób. Zwróćcie, ucz się. I na przykład tu wpisujecie. Tam były fiszki, które poznawaliście. I na przykład specjalne uprawnienia na danej grupie osób, to tutaj wpisujecie na przykład, fajnie, bardzo fajnie, to jest przywilej, nie? Przywilej. Jeżeli źle wpiszecie, nawet jak błąd zrobicie, to wam wyjdzie, że jest jakiś błąd, ale tu na przykład było akurat prawidłowo. Mieszkali na Podgrodziu, zajmowali się handlem, więc kto się zajmował i mieszkał na Podgrodziu oprócz rzemieślników? Kupcy. Więc wpisujemy kupcy i dajemy odpowiedź prawidłowo. Osada, której mieszkańcy byli zobowiązani do określonych świadczeń i prac na rzecz księcia lub pobliskiego grodu, to jest osada służebna. Ale spróbujmy napisać trochę źle, nie do końca wszystko dobrze i zobaczymy, co nam wyjdzie. Jak napiszemy tylko służebna, a nie osada. Zobaczymy. Widzicie? Poprawna odpowiedź pisze osada służebna, a my tylko napisaliśmy służebna. Więc zmień moją odpowiedź. Tu jest miałem rację, jeżeli było dobrze, ale tu jest poprawna osada służebna. Więc tu trzeba naciśnąć dowolny klawisz i idziesz dalej, albo poprawia, że jest coś blisko. Przestrzeganie prawa, posłuszeństwo, płacenie dani, świadczenie usług, co to jest w ogóle? To są właśnie obowiązki, zobaczymy, czy to dobrze napiszemy, obowiązki mieszkańców. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Bo jak napiszemy obowiązki mieszkańców, bo to musi być tak, jak było w tych fiszkach. Obowiązki. No niestety nie tak. Miało być obowiązki co? Ludności. Obowiązki jest dobrze, a myśmy napisali obowiązki mieszkańców. No i właśnie w ten sposób możemy się uczyć poprawnych odpowiedzi. Żeby sobie poćwiczyć ten temat, który poznaliście, który pan Janusz wam wysłał i który ja troszeczkę zwróciłam wam uwagę w tym podręczniku, ja wam więcej już nie zadaję, poćwiczcie sobie to. W zeszycie tylko napiszcie, jeszcze raz powtarzam, temat, wypiszcie grupy społeczne, jakie były rodzaje miejscowości, to znaczy, że były grody i osady, osady służebne, gdzie były zakładane, że głównie były zakładane w dolinach rzek, jakichś polanach leśnych lub na pagórkach. Na pagórkach to były przede wszystkim grody zakładane. I co tam jeszcze? Jakie były najważniejsze grody w Polsce za czasów pierwszych piastów? Że to było Gniezno, Poznań i Lednica. I to wszystko, nie, Ostrów Lednicki. I to byłoby wszystko. Do zobaczenia za tydzień. Spotkamy się znowu za tydzień. Spróbuję wam coś znowu znaleźć. Proszę mi dać tylko informację zwrotną, jak wam to poszło, jak wam się podobało do ćwiczenia. Oczywiście możecie jeszcze sobie szukać w Learning Apps do tego tematu. Również jakieś ćwiczenia, które też wam pomogą zapamiętywać, szeregować, dopasowywać. Do widzenia. Za tydzień się zobaczymy.